przez 8 lat byłem najbliższym współpracownikiem Barbary Chmielczyk. Obydwie panie robiły zawsze imieniny wspólnie w Stadninie Koni w Tuszczogrodzie. To było do roku 98 do roku 2000, pomyślę, trzeciego. Kto to? ABW. A co oni są? Przyszli mnie aresztować. Kto tam? Proszę otworzyć drzwi. Chwila, muszę się ubrać. Całość się urwała przed rokiem 2000, kiedy pani Chmielczykowa powiedziała parę słów za dużo pewnym ludziom, to chodziło o tę umowę tego domu w Szyrku. Ci, którzy ten dom przerabiali, wmówili żonie po prostu, że do tego domu trzeba dobudować basen. Ten basen nie był w ogóle potrzebny. Jakby zaczęło brakować pieniędzy na to i pani Chmielczykowa powiedziała, że to ona jakby pomoże sfinansować to. I została wtedy właśnie spisana z panią Chmielczykową ta umowa, która według Urzędu Skarbowego Siemianowickiego i Izby Skarbowej Katowickiej została spisana prawidłowo. W zamian za to pani Chmielczykowa miała właśnie korzystać przez ileś tam lat, kiedy tylko potrzebowała. Niech pan zdefiniuje słowo korupcja. Ja tobie zapłacę, albo zapłacę za twoją imprezę, a ty mi załatwisz coś. Nie, ona się na tyle dobrze... To było braterstwo krwi. One się tak bardzo dobrze znały, tak bardzo się szanowały i zaryzykuje sobie kochały, że nie musiały nawet rozmawiać o tym w te kategoriach. Przyjacielska przysługa? Coś więcej. Któregoś dnia sprowadziła kupę ludzi nieznajomych. I ona tym ludziom powiedziała, że ta chałupa to jest od niej. Nie wiem, co chciała przez to zyskać. I żona miała do niej pretensje. Mówi, ja jej to w końcu powiem. No i powiedziała jej to i tak jakby ją... Wtedy już było tak, no... Mniej herbatek, kawek, nie ma czasu. To jest ta właśnie pani Labuda, z którą mylono żony. A jakie uczucia wzbudza ten pan po prawej stronie? Ja nie wiem, kto to jest. Ryszard, to jest pan Ryszard Zając, tak? To jest ten, który... A skąd ty wiesz? Co? No, poznaję go. A ty go w życiu widziałeś? Nie, no gdzieś tam w jakichś materiałach. No chyba, że tak, bo ja... Dla mnie to jest nieznana osoba. Posypał się układ, bo sypią ludzie. Prokuratura wszczęła śledztwo na podstawie zeznań złożonych w innej sprawie przez byłego posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana Ryszarda Zająca. To dziś jeden z głównych świadków w sprawie węglowej mafii. Zając był posłem w kadencji 93-97. To była dość malownicza postać. To był organizatorem działalności Solidarności w Sosnowcu, wie pan, także, a przedtem był zakonnikiem, a przedtem był policjantem, także no, trzeba powiedzieć, który okres uznajemy za korzenie pana Zająca. Pan Zając po prostu potrafił z wszystkimi i był tam, gdzie trzeba. Mająca w naszym środowisku opinię człowieka o wyjątkowych skłonnościach do rozmaitych konfabulacji. To dlaczego wstawiliście go na listy? No myśmy go poznali wtedy, kiedy już ta konfabulacja nabrała rozpędu. Konfrontacja, wie pan, dotyczyła tego, co on mówił na mój temat. Mówił, że był u mnie w domu, no wykazałem, że nie mógł być, no bo ten elementarne błędy popełnił w opisie, w miejscu, we wszystkim. Zając kiedyś przysłał mi zdjęcia, na których siedzi w gabinecie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski nie sadzał nikogo na fotelu prezydenta. Ja, kiedy byłem szefem kancelarii prezydenta,
raz czy dwa może siedziałem na tym fotelu. Tak to nie przypominam sobie, żeby goście siadywali. Także tym bardziej wydaje mi się to mało prawdopodobne. Dlaczego będziecie szukać? Chodzi o aferę węglową. Dawała pani pieniądze na SLD, na kampanię. A kto tam? Kto te zeznania? Kto tak mówił? Ja na SLD, na kampanię nie dawałam niczego, czego nie dałabym na inną kampanię. Czyli Zając kłamał? On się powoływał na panią. Ja nie chcę osądzać pana Zająca. Jego osądzi ktoś inny. Sprawa, która była sprawą słabą dowodowo, do której nikt nie przywiązywał wcześniej wagi. Nagle się okazało, że można tej sprawy skierować maksimum sił i środków, zrobić z tego największą sprawę w prokuraturze okręgowej w Katowicach i omawiać tę sprawę również na naradach u premiera. W zimie 2007 roku i podczas takiej narady pan Świączkowski, jak sobie przypominam, referował sprawę przestępstw w tej dziedzinie. Nie pamiętam, czy padła wtedy nazwa afera węglowa. Jesteśmy na miejscu. Wszystko jest okej. Na razie. Zbigniew Ziobro stwierdził, że jest bardzo ciekawy temat, który pozwoli na wykazanie układu związanego z mafią węglową. To, że to się może nadawać na przykład układu, bardzo szybko zrozumiano, już w połowie listopada 2005, dwa tygodnie po tym, jak Ziobro został ministrem, bo już wtedy dla jego potrzeb przygotowano pełną notatkę z tej sprawy. I robił to zresztą Grzegorz Ocieczek, który później bardzo szybko awansował. Czyli korupcja najważniejsza osób w państwie, prezydenta, ministrów, wyłudzenia na szeroką skalę, finansowanie kampanii wyborczych, no to jest typowy element działania mafii. Stanęła kwestia, no jakie są dowody w sprawie, w której przewijają się nazwiska z pierwszych stron gazet. Pierwszy raz miałem kawę na ławę, wyłożony sposób funkcjonowania przynajmniej jednej części jakiejś odnogi mafii paliwowo-węglowej. Doszło do jakiejś wymiany zdań. Stwierdziłem, że jest to bardzo miałki i kruchy materiał dowodowy, no bo raptem mamy do czynienia z jednym pomówieniem i ze świadkiem, który wie o tym wszystkim, ale ze słyszenia. To jest był prokurator Szałek. Był na naradzie, kwestionował sprawę pana Zająca, w tym sensie, że mówił, że nie jest to poważna postać. Ziobro wierzył w ten układ, czy chciał spełnić oczekiwania szefa? Ja sądzę, że jedno i drugie. Ja do pewnego czasu też wierzyłem w układ. Ja nie mogę powiedzieć, że proszę bardzo, Janusz Kaczmarek cały czas tylko ślęczał nad aktami i trzymał się stricte dowodów. Czy pan premier miał w tym czasie informację, że jedynym dowodem przeciwko pani Barbary Blidzie jest zeznanie pani Barbary Kmieci, która po rocznym pobycie w areszcie dostała nagle olśnienia i przypomniała sobie o zdarzeniu, które miało miejsce przed 10 laty oraz że prokuratura zastosowała wobec pani Barbary Kmieci artykuł 229 paragraf 6 kodeksu karnego, który daje możliwość składania zeznań bez ponoszenia odpowiedzialności karnej. Czy ktoś pana o tym poinformował? Nie, takiej sprawy nie znam. Jest pani zatrzymana i będzie doprowadzona do prokuratury Katowice. Nie podpiszę żadnego pisma. Najpierw skontaktuję się z adwokatem. Muszę zadzwonić. Bardzo proszę. Czemu pan nie odszedł? A wie pan, to jest łatwo powiedzieć. No, to jest jak w myśl tego przysłowia, że tańcząc z diabłem, to nie pan zmienia diabła, tylko on pana zmienia. Gdyby to była sprawa, która nie dotyczy polityków, tylko dotyczy zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, nikt tej sprawy nie rozdołby do takich rozmiarów.
Wiem, że on dozorował całą tą akcję, to wiem. No jak pierwszy raz zobaczyłam jego nazwisko na akcie aresztowania, ten pierwszy raz, to kurczę, myślałam, że mnie tam rozerwie. Wrzeszczałam na tej policji, bo tam mnie zaprowadzili na jakieś czwarte piętro. Znałam tego człowieka, bywał gościem u mnie w stadninie. I informuję, że nie znałem prywatnie Kmiecikowej, nie rozmawiałem z nim ani razu. A nie męża? Męża prywatnie. Czy był pan z mężem na ty? Wydaje mi się, że nie. To była osoba, która była zaprzyjaźniona z Barbarą Kmiecik, z jej mężem i ze mną również, z tej racji, że to ojciec chrzestny mojego syna. Bywał pan u nich w stadninie? Bywałem wspólnie z rodziną na Sylwestrze i bywałem w stadninie, natomiast nie rozmawiałem nigdy w życiu z Kmiecikową, informuję oficjalnie. Bez rodziny pan nie bywał tam? Może raz byłem. To jak wyglądało te spotkania? Towarzyskie, no tak jak siedzimy dzisiaj. Były alkohole, było dobre jedzenie. Według słów Rolanda, pan później wielokrotnie jednak tam bywał. Nie, wielokrotnie to jest duże powiedziane. 3-4 razy, no mniej więcej. Ile czasu trwały te wspólne biesiady? To, rozumiem, że określasz to w takim czasie, do kiedy nie została zamknięta Baśka Kmiecikowa, tak? Tak, jakieś do pół roku. Ona mu ufała, ona mu opowiadała, on ją wypytywał, o panią Blidę, o to, co robią razem. On też twierdzi, że pan nie płaci za te imprezy. To jest jakaś kompletna bzdura. Nigdy za nic nie płacił. Czyli bywał tam jako twój przyjaciel. Nawet jak się przyjaciele spotykają, to się rozliczają ze sobą. A ojciec się nie musi rozliczać. Te spotkania przy wódce, przy czymś, bo nie siedzieliście sobie przy herbacie wieczorem. Tylko z Ronaldem. Z Ronaldem, którego byłem tak chrzestny. I Mędziuk tak samo. Nie przypominam sobie, żeby był Mędziuk. Może raz był, tak? Ale nie przypominam sobie tego. Oczywiście, ale ja za to płaciłem. Pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Nie robi się. Nie można po trupach czyjś budować swojej kariery, budować swojego szczęścia na nieszczęściu innych. Halo? Halo? Kilka minut po 6:00 Barbara do mnie zatelefonowała, prosząc, żebym przyjechała do niej. Halo? Natychmiast ubrałam się i pojechałam do niej. Tak, oczywiście. Jaki miała głos, jak zadzwoniła do pani? Spokojny, jak zwykle. Jest nakaz, że pani jest zatrzymana. Ja mówię, ale ja nigdzie nie idę. No, to panią wyniesiemy, mi powiedzieli. A poza tym pani córka tam już jest. Ja mam jedno dziecko. Jedno. I kocham ją nad życiem. Policja podejrzewała, że jest słupem dla mnie, no. No... Pojechałam z nimi. Z córką się oczywiście nie widziałam. Była dwa dołki dalej przez 3 dni. No i ta świadomość, że to dziecko jest tam